No hej, zanim przejdziemy do odcinka, to wam będę wrzucał takie okazy, jak żeście tam ostatnio mieli ze szkodami całkowitymi. Bo fajnie tam komentowaliście. To mi się podoba, zwłaszcza jak osobiście ją przywiozłem. Osobiście ją odbiłem od pierwszego właściciela. Pięknie auto wygląda. W takim stanie przyjechała, zadbana. Szkoda na 10 200 euro. Tutaj już wam pokazuję. Jest błotnik uszkodzony. Drzwi są uszkodzone. Drugie drzwi są uszkodzone i tutaj róg progu. O Jezu, sorry, przepraszam. Boczne dechy, wszystko niewybite, pasy niewyszczelone. Chyba auto naprawdę ładne, poliftowa. Tak przyjechało. Nawet nie ma co. Nie ma nawet co sprzątać w tym samochodzie. Akurat ta jest z Austrii. O dziwo jest z Austrii, ale piękny samochód. Popatrzcie się, jak auto wygląda. Gościu becą, jak przyładował, nie? No. Austria. Piękny samochodzik. Ktoś będzie zadowolony. Błotnik, drzwi, tył progu. No to próg, wiadomo, jedzie cały i auto jak talala. 140 tysięcy przejane po lift. W ogóle z tyłu dwójka dzieci. Dzieci jeździły z tyłu, zobaczcie. Dzieci jeździły z tyłu. Da się? Chyba da się, nie? Można. Czy to nie chodzi jednak, że dzieci są, czy tam bagażnik, nawet nie patrzyłem. No kurwa. Nic. Czyściutkie auto. Piękne. Czaj, tym przyjechałem. Naprawdę ładny samochodzik. Bardzo ładny. I tu jest 10-200 euro. Przewartości auta około tam 33-4 tysięcy plus minus. Dobra, przechodzimy do odcinka głównego. No a tutaj z aut poza Oplami dla dwóch stałych klientów. Zajebisty Hyundai Tucson. Benzyna 18 rok GDI. Udało się go w tydzień znaleźć. Jedyną szkodę, jaką miał, to tutaj był, a pokażę wam na zdjęciu później, wyśnięty. Bardzo ładny samochód. Czysty, zadbany. Jeszcze pozamykali mi go tutaj. Śliczny po prostu Hyundaiek. Zajebioza. Fajnie, że się udało. Miał być Santa Fe, ale jest ten. Udało się Tucsona strzelić. I to dość szybko. Był fart, że był na ubezpieczalni, także taki Tucson, ale tak mówię, stały klient. 10 minut trwa negocjacja i auto łyknięte, 60 klocków przejechane, 18 rok, tak wyposażony. Sorry za hałas, ale wentylatory tutaj dmucha, wypracują, zaraz klient przychodzi po niego. Bardzo fajne auto. No a tutaj macie drugi samochód, który przyjechał też przed chwilą. Auto, które jest bardzo popularne, chyba ulubione przez was wszystkich. Volkswagen. Jest to Arteon. Volkswagen Arteon. Rocznik, słuchajcie, bieżący. To auto ma kilka miesięcy w pakiecie Airline. Także w takiej ładnej czarnej perle, no troszeczkę go skopaliśmy, jechał przejechane ma tam 7100 km, oczywiście w dieslu, silnik diesla, praktycznie auto, zaraz zobaczycie, wam pokażę czemu przyjechał, czemu go oddali. Samochód 4Motion, tutaj o, zobaczycie, w czterech butach i tu jest szkoda samochodu na tej stronie, także cały jest tutaj, no cały błotnik, drzwi przerysowane, jest taka minimalna wgniota tutaj na drzwiach na wysokości poniżej klamki, no i to dyskwalifikuje ten samochód u pierwszego właściciela, no, ponieważ tu jest wyliczona szkoda na wymianę boku i na malowanie całego samochodu. To jest 16 tysięcy euro szkody całkowitej, szkody w ogóle na samochodzie tak dalej, także pełny automat, pełny digital już, no takie bardzo, bardzo bogate wyposażenie, on był jakoś robiony na zamówienie, także poza tymi rysami nie ma nic na samochodzie, zjechał też na kołach, też był szybki strzał tak dalej, nawet tutaj już troszeczkę trzeba było czekać na tego Arteona, nie tak w przypadku tego tutaj Tucsona, to już było dłużej czekanie, było między Arteonem a Passatem, trafił się Arteon, miały być tylko podobne konfiguracje wyposażeniowe, więc trzeba Arteon, ten oczywiście jest blisko, ten jest tutaj, zobaczcie, miejscowość KM, czyli Kamenz, NRD, natomiast ten jest Nardenia, Północna Westfalia, tam ten jeden z tych większych autohausów pod Bremen,
Volkswagena Audi stamtąd samochód przyjechał, no ale trwało to troszeczkę dłużej. Oczywiście takie samochody same w sobie nie są tanie w zakupie, nie są tanie, natomiast, bo te uszkodzenia też nie są duże w przypadku obu tych dwóch samochodów, natomiast no, są o wiele tańsze niż takie samo auto używane, a tym bardziej samochód nowy, jak w przypadku tego Arteona, nie? Także tak, zasadniczo bez znaczenia tam przebieg, tu jest 60, akurat tu było, że to stówki ma być, jest 60. Patrzycie na zużycie, a nie na przebieg. No i taki Arteon. Auto ma kilka miesięcy, przebieg 7000 km, 750 dokładnie. No i przerysowali, no i go oddali, tak? No niestety powiem szczerze, mimo że to jest aż i tylko Volkswagen dla niektórych, no za takie auto trzeba wyżegać ponad 160 tam tysięcy z kawałkiem, no ale nowe w tej konfiguracji, całkiem nowe, niejeżdżone, wiadomo, to jest ponad ten egzemplarz akurat coś koło 212 czy ileś, nie? Także 5-6 dych taniej za parę miesięcy, za 7 miesięcy przerysowane dźwigło i tak dalej, to też jest dobra cena. Oczywiście dla osób, które chcą mieć taki samochód, tak, bo większość tutaj ludzi to się wypowiadało, zobaczymy co będzie w komentarzach, że woleliby za te pieniądze kupić, nie wiem, dwulatka, czy ale jakieś tam Audi i tak dalej, nie, że Audi by chcieli mieć i tak dalej, a nie Volkswagena i tak dalej, nie, by to woleli mieć nową dojebaną Skodę w tych pieniądzach i tak dalej, no każdy swoje, nie, także taki Artonik, ale taki miał być, takiego chciał, no więc takiego ma, nie. No a na zakończenie odcinka siedzę w aucie, jakbyście nie widzieli, tutaj znaczka Opla, tak, jest Opel, to nie wiadomo w czym się siedzi, one tak wszystkie te auta teraz wyglądają, słuchajcie, podobno, podobne, wszystkie takie zdigitalizowane, wszystko takie plastikowe, kosmiczne, futurystyczne i tak dalej, a dokąd ta motoryzacja zmierza, to nie wiemy. Za niedługo to już będzie nawet, nie wiem, że samochód będzie wyczuło, w jakim obuwiu jedziemy i pozwoli nam ruszyć albo nie. No jeszcze niech wprowadzą płyn do kierunkowskazów, jeszcze go trzeba będzie wymieniać, nie? Zimowy i letni, nie? I tak dalej. Już nie wspominając do tego, że tu mamy design włosko-niemiecko-francuski, składane koła w Rumunii i tak dalej, nie? No to tak już takie toporne, wszystko duże jak w Amerykańcach, nie? Zobaczcie jak nowy Jeep wygląda, nie? Z silnikiem męskim 1.0, nie? Tutaj w tej moce też jest 1.2 PureTech, nie? Także bardzo wysokopojemnościowe silniki, nie? I tak dalej. No ale niestety, słuchajcie, nie uciekniemy przed tą motoryzacją, wszystko już takie to będzie kwadratowe. Z żywotnością i z odległością, no to już nie wspomnę, dlatego no nie możemy powiedzieć, słuchajcie, no kupujcie stare kula samochody, ja sobie mogę na to pozwolić, tak, jeździć czymś starszym, no ale wiadomo, ludzie chcą coraz nowsze, coraz nowocześniejsze, coraz bardziej wyposażone, futurystyczne i tak dalej, tak, ta moczka akurat jeżdżę, testuję sobie dzisiaj cały dzień na sam koniec, a gdyby nie znaczek, to bym myślał, że siedzę w Arteonie, albo na przykład w jakiejś, nie wiem, dopasionej Skodzie, nie, czy tam w jakimś, nie wiem, Fordzie, powiedzmy, tak. Także słuchajcie, no tak to wygląda niestety dzisiaj. Przed tym już nie uciekniemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, hej!